panorama 3D, zdjęcie sferyczne, które można obejrzeć w ten sposób, a wykonać za pomocą zwykłego telefonu z Androidem Google Street View i będziemy tworzyć kilkadziesiąt takich zdjęć zgodnie z kierunkiem kropek pokazywanych na aplikacji. Najważniejsza rzecz, to nie my jesteśmy w centrum przy tworzeniu tej panoramy sferycznej, trójwymiarowej, tylko nasz aparat. To my chodzimy dookoła aparatu, a nie kręcimy aparatem stojąc w miejscu. Czyli zwróćmy uwagę, żeby nasz aparat był w nieruchomym miejscu. Jeżeli kręcimy do góry, to my kłócamy, a nie podnosimy ręce do góry. Wchodzimy w aplikację, zdjęcie sferyczne i zaczynamy. Kierujemy aparat na wskazany punkt. Jak jest białe, no to dalej. Zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara robimy na początku centralną część. Dbajmy o oświetlenie, jeżeli robimy to w miejscach zamkniętych, nie na dworzu. I przechodzimy potem do góry. Jak widać, ciężej jest robić w pomieszczeniach, ponieważ te obrazy są dosyć średniej jakości. Bardzo sprawdza się aplikacja na zewnątrz. I oczywiście dwa razy sufit. Tak samo będzie z podłogą. Pamiętajmy, to my kręcimy się wokół aparatu, a nie aparat wokół nas, aby to dobrze wyglądało. Niestety do wnętrz, typu taka mała łazienka, to niezbyt atrakcyjnie wygląda. I z takiej składanki Google aplikacja Street View tworzy sobie obraz. I ten obraz utworzony możemy potem zapisać sobie, wyeksportować. Ale to w kolejnym filmie. Na razie zobaczmy, jak ją zrobić. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu, a teraz zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału. Dla Ciebie to tylko klik, a dla mnie to coś bardzo ważnego.